Ronda 17, ze mną chyba odkrycie dzisiejszego wieczoru, Fizol. Wjechałeś z buta w Gromda, właściwie jest z piąchy. Jakie to uczucie? No zajebiste, zajebiste. Naprawdę nie mogę sobie wymarzyć lepszego startu. Bardzo się cieszę. Walka była ostra od samego początku. No ale gdzieś udało mi się w tej drugiej części walki przełamać. Czułem, że Wasyl troszeczkę traci dynamikę, a cały czas agresywnie wchodził do przodu. Dlatego łatwiej mi było skontrolować wtedy sierpami. Zresztą na to się nastawialiśmy właśnie, szybkie sierpy w kontrze. No i jak zacząłem wchodzić w tej czwartej, piątej rundzie, no to udało mi się. Na chwilę się zasłonił. Udało mi się wtedy jeszcze wypuścić dwa ciosy chyba na ucho. One doszły i po tym już nie wstał. Zakończyłem walkę. Czy były jakieś momenty zwątpienia, kryzys, cokolwiek? Zwątpienia nie, no wychodziłem już z nastawieniem takim, kurwa, tam mieli chłopaki, koledzy, trenerzy, narożnik nastawili, kurwa, że stajemy tam, zostajemy do końca, albo nas znoszą, albo wychodzimy z wygraną ręką, także byłem przygotowany na po prostu walkę do końca. Trafił kilka razy mocno, w tej bodajże drugiej rundzie chyba, no ale przetrwałem to, tak jak mówię, no Wasy później zaczął puchnąć, ja to wykorzystałem i przeszło na moją stronę. Miałem wrażenie, że chyba zabrałeś ze sobą połowę hali, taki miałeś doping. Miałem chwilę przerwy w startach, można powiedzieć, że ci koledzy najbliżsi też się trochę stęsknili za tym, bo lubię dawać emocje. Tak jak mówiłem na ringu jeszcze, dziękuję bardzo za słowa otuchy i tym, co przyjechali, i tym, co kierowali do mnie słowa wsparcia przez internet, przez telefon. Dzięki bardzo, cieszę się, że mogłem dostarczyć takich emocji i przede wszystkim wyjść z wygraną z podniesioną ręką. Gdy wczoraj rozmawialiśmy tutaj na wywiadzie, powiedziałeś, że jeżeli masz coś znaczyć w Gromdzie, to potrzebujesz prawdziwych wyzwań. Kto następny? To już, tak jak mówiłem, teraz odpoczynek, później będziemy rozmawiać z włodarzami. Ja jestem jak najbardziej otwarty na dalsze występy. Cieszę się, że udało mi się zahaczyć z takim przytupem w tej federacji i na pewno będę patrzył na kolejne występy. Jaki odpoczynek? Co masz wymarzone? Dobre jedzenie? Cokolwiek innego? Od czego zaczynasz? Po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale od bardzo, bardzo dawna nie musiałem robić wagi do walki, także wymarzone jedzenie, można powiedzieć, że było cały czas. Po prostu trochę odpocząć. Dojechały mi te treningi, było kilka infekcji wcześniej, zmagałem się z przeziębieniami, z chorobami, do tego dochodzi praca. Inaczej się zupełnie trenuje pod walkę, jak się robi jeszcze cały dzień, a zupełnie inaczej, jak się robi tylko to pod zawodowstwo, dlatego po prostu byłem już pod koniec troszeczkę zmęczony i teraz najzwyczajniej chcę po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną, odpocząć, posiedzieć w domu. To życzę Ci spokoju i dużo zdrowia. Dziękuję za dzisiejszą walkę. Niesamowite emocje. Dziękuję również. Ronda 17. Don Diego versus Balboa 2. Wielki rewanż na żywo na gromda.tv.